pomysł, żeby wziąć udział w takim programie jak Młody Lider? Pomysł wypłynął od pani uczącej postaw przedsiębiorczości, od pani Eli Wilgosz. Zapraszam panią Elę Wilgosz. Tak, to właśnie pani Ela Wilgosz swoją przedsiębiorczością zaraziła młodych ludzi. Nasi uczniowie drugi raz występują w finale, także jesteśmy swojego... Weteranami. Tak, no i cieszę się bardzo, że akurat nasi uczniowie biorą udział, bo uważam, że jest to bardzo fajny, ciekawy, ciekawy. A co ciekawego wnosi ten program właśnie dla uczniów państwa szkoły? Dla uczniów. Mhm. Oni tak, przede wszystkim nie boją się występować publicznie, co jest szalenie ważne. No, życie wymusza to na nich, już nie wspomnę o egzaminach zewnętrznych czy w rozmowach kwalifikacyjnych. My jesteśmy szkołą techniczną, właściwie zespołem szkół, gdzie oni mają być już gotowi do podjęcia pracy po technikum. Mogą oczywiście kontynuować naukę na studiach, bądź pracować, bądź tylko studiować i potem podjąć pracę. To jest szalenie ważne. Oni mają być otwarci na świat, mają być przedsiębiorczy, mają być, tak jak w swoim wystąpieniu, uczciwi i kreatywni. I to jest najważniejsze. I myślę, dowartościowani, że oni nie są, że oni są po prostu, to są właśnie ci. To są ci, gdzie firmy zechcą ich zatrudniać, gdzie firmy powiedzą, my właśnie chcemy was, bo wy jesteście dobrzy. Oni już idąc teraz na wycieczkę do firmy, to już takim słownictwem operują, że tam wszyscy po prostu i oni teraz tą swoją wartość znają, ponieważ no, widzą, że to jest na topie i że robią wrażenie. A czy zainteresowanie wśród uczniów było duże? Czy panie musiały zachęcać, poszukiwać dzieciaków, żeby brały w tym udział, czy raczej nie było z tym problemu? To znaczy tak, wprowadziłam na lekcji jako zabawę, podzieliłam na drużyny i obserwuję, która drużyna po prostu takim większym entuzjazmem do tego podchodzi, no bo nie wszystkie, zazwyczaj klasa 30-osobowa, to mam 3 drużyny, więc ta się zrodziła w tamtym roku i w tym roku już ja ich nie uczę, a mimo wszystko przystąpili, sami się musieli organizować już z moją taką mniejszą pomocą, bo już mniejsze mamy, gorsze mamy warunki do tego i z 4 drużyn znowu ta się wybiła, także... Dziękujemy bardzo.